kochane raczki, witam Was w czytaniu na lato. To będzie czytanie o karierze, o finansach, o sprawach sercowych. I moi kochani, ja robię to czytanie tuż po zaćmieniu słońca i dla Was każde zaćmienie słońca przynosi jakieś zmiany, bardzo nam potrzebne. Wszechświat nam chce pomóc, żeby odrzucić rzeczy, które już nam nie służą, zastąpić je nowymi. Także oczekujcie zmian i dla Was te zmiany będą na polu zdrowia Waszego mentalnego, Waszego dobrego samopoczucia. Gdzieś tam po drodze się zaniedbaliście, myśleliście bardziej o innych. Może się skupiliście właśnie bardziej właśnie na rodzinie, a siebie zostawiliście zupełnie na końcu. I teraz, jeżeli tak się stało, że siebie zaniedbaliście, to tu będą takie momenty, gdzie wszechświat Wam będzie przynosił jakieś rewelacje właśnie na temat tego, jak wprowadzić być może jakąś rutynę, która pozwoli Wam dbać o siebie właśnie teraz, tak? Postawić siebie na piedestale i zadbać o swoje zdrowie mentalne, o swoje dobre samopoczucie. No bo jest taka potrzeba właśnie, żeby zadbać, kochani, też o siebie. Jeżeli Wy nie będziecie funkcjonować tak, jak należy, to też nie będziecie w stanie zapewnić tej pomocy innym, tak? Nie będziecie mogli być oparciem dla innych, jeżeli sami będziecie tutaj chorować albo mieć jakieś, nie daj Boże, problemy właśnie zdrowotne. Także nie dopuśćcie do tego. Pamiętajcie, że Wasze zdrowie mentalne teraz powinno być najważniejsze. No i zobaczmy, jakie macie ogólne energie na nadchodzące lato, moi kochani. Jakieś pytanie Was dotyczy. Cokolwiek Was dręczy, moi kochani, znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Macie energię takiej jakiegoś pozytywnego wydarzenia, jakiegoś błogosławieństwa, które stanie na Waszej drodze właśnie w wakacje. Coś fajnego się, moi kochani, wydarzy. Coś, co Wam doda skrzydeł, coś, co Wam doda świeżej energii do działania, moi kochani, powodu do radochy. No i słuchajcie, zobaczmy, moi kochani, zobaczmy energię dręczącego Was pytania. Cóż to jest za pytanie, moi kochani? Aha. Dla moich raczków to może być pytanie dręczące Was na temat kariery, finansów albo związków. No wiem, z każdej tej sfery może to pytanie tutaj Was dotyczyć, czyli możecie sobie zadawać pytanie, dlaczego jestem sama, tak? Albo dlaczego związek się nie udał? Albo dlaczego moja kariera jest na takim etapie, a nie innym? I co mogę zrobić, żeby to zmienić, tak? Moje niektóre raczki będą chciały odpowiedzieć sobie na pytanie, będą szukać swojego why, tak? Swojego dlaczego, czyli powodu, dla którego chcę robić to, a nie co innego. Czyli doszukiwanie się celu, tak, moich działań, które mają mnie doprowadzić do finansowej niezależności w momencie, kiedy wiemy, dlaczego coś robimy, tak?
nadaje nam to sens i powód właśnie do działania. Czyli dobrze by było się zastanowić nad dlaczego chcemy zrobić pewne rzeczy, a nie inne. I jeśli chodzi o związki, niektórzy z Was będą się zastanawiali, dlaczego chcę być sama, albo dlaczego nie chcę być sama, tak? No i właśnie, moi kochani, ta energia tego błogosławieństwa, tego jakiegoś fajnego wydarzenia będzie dotyczyło właśnie waszego zdrowia, waszego dobrego samopoczucia. O, przepraszam. Czyli potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, będziecie mieli okazję, żeby właśnie popracować nad swoim samopoczuciem, nad swoim zdrowiem, nad swoim zdrowiem mentalnym, moi kochani. Okej. To, co Wam może dodać skrzydeł, to może być nowa oferta, moi kochani, która otworzy stare tęsknoty, ok? Waszego serca. Być może zawsze było coś, co chcieliście robić w życiu, ale gdzieś tam to zostało zamiecione pod dywan. Zapomnieliście o tym i moi kochani, możliwe, że odkopiecie to na nowo. Możliwe, że zaczniecie się uczyć czegoś nowego też. I na pewno to będzie coś, co Wam doda skrzydeł, moi kochani. Dla niektórych z Was, niektórzy z Was powrócą na uczelnię, na przykład jeżeli są wśród Was raczki, które na przykład nie dokończyły swojej edukacji, podejmiecie ją na nową i zdecydujecie się dokończyć, moi kochani. To dla niektórych. Moi kochani, a niektórzy z Was mogą przywołać do swojego życia kogoś z przeszłości i zacząć z tym kimś coś od nowa. Zacząć. To jest też rozpoczęcie czegoś, bycie gotowym, tak? Na nową podróż właśnie tutaj z osobą z przeszłości, ok? Albo kogoś przywołujecie z przeszłości, albo coś przywołujecie z przeszłości. Co ma potencjał na rozwój. Coś, co ma potencjał na rozwój, moi kochani. Dobra. I teraz przejdźmy do kariery. Najpierw zrobimy karierę, moi kochani. I tutaj, jeżeli próbujecie sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, jeśli chodzi o właśnie karierę, dobrze jest znać motyw działania, tak? Dobrze jest wiedzieć, dlaczego chcę na przykład podjąć taką, a nie inną pracę, tak? Jaki jest mój motyw? To wasze dlaczego okaże się bardzo istotne, aby właśnie osiągnąć tę finansową niezależność, tak? Kariera, finanse. Okej.
Okej, dwie. Myślałam, że z więcej chciałam schować, ale dwie, tyle ile potrzebuję. Dobrze. Moi kochani, kariera, finanse. Macie tutaj taką wieńczącą energię, to jest energia odejścia od czegoś, przepraszam. Albo właśnie, odejście od czegoś i patrzenie w przyszłość, tak? Nowa wizja. Moi kochani, jeżeli jesteście teraz w sytuacji, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o karierę lub finanse, jest jakby stagnacja, tutaj mam dwie karty, które właśnie mówią o tym, że wy teraz powinniście się skupić na sobie, odpocząć, może wziąć urlop, wyjechać na wakacje, poświęcić czas, tak jak mówiłam, na to swoje zdrowie mentalne, tak? To jest teraz wasz priorytet, kochani. I w momencie, kiedy wy naładujecie swoje energie, uleczycie, co trzeba uleczyć, tak? Tutaj właśnie to jest takie, tak jak mówię, zdrowie mentalne bardziej, ok? Czyli jeżeli jest coś, co należy uleczyć, być może wasze sprawy sercowe tutaj mają też wpływ na waszą karierę, tak? Jakby żeście odłożyli ją na razie, nie jest waszym priorytetem. To rzeczywiście energie tutaj są za tym, żeby no. Jeżeli macie taką możliwość, nawet odejść od produkowania się, że tak powiem, jeśli chodzi o karierę i skupić się na sobie, słuchajcie, skupić się absolutnie na sobie, poświęcić sobie czas i zrobić wszystko, żeby doprowadzić się do stanu no, zdrowia, tak? Psychicznego, mentalnego. I co powinniście wiedzieć, moi kochani, to jest coś, co wy po prostu potrzebujecie energii świeżej, nowej, energii do działania, tak? Do tego, żeby podjąć jakąś nową pracę, nowy projekt. I będzie taka okazja, moi kochani, i jeżeli sobie podarujecie ten czas odpoczynku, to jakby będziecie mieć właśnie nową, świeżą energię, dużo tej energii do działania, do podjęcia nowego projektu. I wynikiem, jeśli chodzi o sprawy kariery, jest tutaj rozpoczęcie czegoś nowego, nowy rozdział, czyli podjęcie nowej pracy, podjęcie nowego projektu. I słuchajcie, ważne jest to, żebyście wy doszukali się, tak, co wy chcecie robić i dlaczego, jakie są wasze motywy, tak? Czy wybieramy coś, bo jest nam wygodnie, czy wybieramy coś, bo chcemy się rozwijać, tak? No tutaj dla każdego to będzie coś innego. W każdym razie zastanówcie się tak długoterminowo, tak? Co to jest takiego, co ja bym chciała robić? I to wasze dlaczego chcecie robić to, a nie co innego, będzie bardzo istotne. Ale najpierw podarujcie sobie odpoczynek i stańcie na nogi, tak? Co tu mamy? Dobra. Jesteście czymś po prostu umęczeni. Tutaj rzeczywiście trzeba od czegoś odejść. Była jakaś burzliwa sytuacja, jeśli chodzi o sprawy kariery, i tutaj też takie uczepienie się czegoś za wszelką cenę. Spójrzcie, jest takie nawołanie, żeby właśnie spojrzeć też troszeczkę z innych perspektyw na to wasze życie biznesowe, tak? Jeśli chodzi o karierę, żeby poszukać jakichś innych metod, niekonwencjonalnych może zarabiania pieniążków, pozyskiwania zasobów.
Ale na pewno potrzebujecie właśnie takiego odpoczynku, moi kochani. Ale będzie dobrze. W momencie, kiedy podarujecie sobie ten odpoczynek, zrzucicie ten bar. Słuchajcie, wy już po prostu jesteście umęczeni czymś. Za dużo na swoje barki dźwignęliście. I w momencie, kiedy sobie podarujecie właśnie ten odpoczynek, relaks i zasłużoną nawet terapię jakąś, słuchajcie, dlaczego nie? Dla niektórych to może być i terapia. To może być terapia, którą sami sobie możecie zafundować, tak? Tak jak to może być spa, słuchajcie, pójście do takiego spa, zrelaksowanie się, popływanie, masaż. Dla niektórych to chociażby to już wystarczy do tego, żeby po prostu zresetować się. I pomyślcie właśnie nad tą swoją wizją, tak? Co ja chcę robić, dlaczego? Macie tutaj asa pentakli, który wskazuje na to, że będziecie mieć jakąś możliwość, jakąś ofertę. Fajną ofertę stabilną jakiejś pracy bądź projektu. I tutaj, tak jak mówię, będziecie mieć może właśnie pod koniec lata albo no nie w tym momencie. W tym momencie musicie się zająć sobą. W momencie, kiedy się zregenerujecie, będziecie pełni energii do działania i podejmiecie się czegoś nowego, moi kochani. To jest karta, która mówi o tym, że skaczecie, tak, w to, idziecie, akcja jest, podejmujecie się czegoś i tu jest numer zero, czyli zaczynacie od początku coś, zaczynacie coś nowego, nowy rozdział. Zobaczmy, co jeszcze karty by chciały, żebyście wiedzieli. Tu jest taka brzydka, no brzydka, nie brzydka, karta zemsty. Nie kierujcie się właśnie zemstą. Wskazówka jest taka, żeby jeżeli wydarzyło się coś niesprawiedliwego i wy za wszelką cenę chcecie jakby sprawić, żeby ta sprawiedliwość sprawiedliwości się stała zadość, sprawiedliwości stało się zadość, ale jesteście prowadzeni właśnie taką rewanżem, tak? Poczekajcie, ja to jeszcze zweryfikuję. No właśnie. Nie róbcie te, nie róbcie nic z zemsty. Jeżeli kogokolwiek tutaj pokusi, nie wiem, może była jakaś niesprawiedliwa sytuacja na polu kariery. Bądźcie ponad to. Nie warto sobie brudzić rączek. Unieście się ponad to. Taka jest rada, wskazówka. Okej, okay, nie wiem, o co tutaj chodzi. Napiszcie mi, jeżeli to z wami rezonuje. Ciekawa jestem. I jeszcze rada, wskazówka, moje kochani. W każdym bądź razie na pewno będzie sytuacja, która nie będzie warta waszej zemsty, tak? Zostawcie to tak, jak jest i unieście się ponad to. Ciekawa energia. Moi kochani, jeżeli pojawią się właśnie w waszym życiu, na tle kariery biznesu, jakieś wydarzenia, które zaczynają się jakby, czy wydarzenia, czy nawet jakieś znaki, symbole, które zaczynają się składać w jakąś całość i nagle zobaczycie, że to wszystko ma jakiś sens, że to się układa w jakiś wzór, powiedzmy, tak? Że to nie jest przypadek. I to
sprawi, że będziecie mieć nagle właśnie czystą wizję na temat tego czegoś. I teraz tak, to bardzo brzmi tajemniczo, dla każdego to będzie oznaczać co innego. Natomiast zdecydowanie będziecie mieć taką podwyższoną intuicję, moi kochani. Wy w ogóle jesteście dosyć intuicyjnymi znakami, znak wodny, także tutaj słuchajcie tej intuicji. I moi kochani, ta intuicja niech Was zaprowadzi właśnie do tego, co Wy chcecie robić w życiu, tak? Być może tu o to chodzi, chodzi o te znaki, tak? Może nie jesteście na przykład zdecydowani, co byście chcieli robić w życiu, co Wam jest w stanie przynieść tą finansową niezależność, tak? I słuchajcie, wypatrujcie znaków i to Wam się wszystko zacznie składać w jedną całość. Tutaj jest potwierdzenie właśnie tej intuitywnej energii, moi kochani. Silna intuicja. Zagłębić się w siebie, tak? Poszukać wewnątrz siebie, odpowiedzieć sobie na te dręczące pytania, co i dlaczego i jak. I to wszystko Wam się zacznie układać w jedną całość i będziecie wiedzieć już, jaką akcję, jaką podjąć decyzję i w którym kierunku iść. Moi kochani, przechodzimy teraz do miłości. Miłość. Zobaczmy, co w miłości słychać. Miłość. Miłość. No właśnie, słuchajcie, to znowuż też jest taka energia zagłębiania się w siebie, tak? Troszeczkę się odizolowania, od wyciągnięcia tych swoich uczuć, jakby przekierowania je z kogoś właśnie na siebie, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. I tutaj mamy, moi drodzy, o, macie słońce pod spodem, cudowna energia. Sukces, radocha, związek, który ma przyszłość. Pięknie. Jeżeli jesteście sami, albo jeżeli chcecie być sami, zastanawiacie się, dlaczego, tak, ja chcę być sama, albo dlaczego nie chcę być sama, tutaj jakby jest bardzo ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi motywami my się kierujemy, tak, jeśli chodzi o związki. Dlaczego chcemy być w jakimś związku, a jakie właśnie są nasze motywy i czy ten związek jest dla mnie dobry, czy ten związek jest dla mnie, przynosi mi szczęście, tak, czy może raczej udrękę. Macie kartę odwagi, żeby iść za głosem swojego serca. Moi kochani, co wszechświat chce, żebyście wiedzieli, to, że rybek w tym morzu jest, pływa bardzo dużo, tak? Zastanówcie się, dlaczego chcecie tkwić w związku, który nie daje Wam szczęścia, który rujnuje Wasze zdrowie psychiczne i mentalne. Jest bardzo dużo możliwości, moi kochani. Jeżeli jesteście sami, wiedzcie, że tutaj macie taką energię, że Wy chcecie być sami, tak? Że Wy potrzebujecie czasu, żeby być może uleczyć coś właśnie, jakieś rozterki miłosne. W każdym bądź razie
Jesteście silni, to trzeba wam przyznać. Natomiast słuchajcie, jak długo byliście silni, tak? Jak długo byliście silni? Może potrzeba jest właśnie podarowania sobie troszeczkę takiego uzdrowienia. Czyli znowuż powrót do tego zdrowia mentalnego, zadbania o siebie, tak? Może jest ok przyznać się, że kurczę, zmęczona jestem, tak? Tym wszystkim. To jest ok, naprawdę. I wiedzcie, że będziecie mieć naprawdę, jeżeli tylko będziecie chcieli, macie tutaj możliwość wyłowienia swojej pięknej, ukochanej rybki, moi kochani. I latem na pewno może się pojawić, słuchajcie, propozycja. Ktoś, kto was być może już nawet obserwuje, albo ktoś, kto was właśnie zna, ktoś z przeszłości może do was wrócić, moi kochani, przyjść, pojawić się, ale to może być przeszłość nieznana nam w tym życiu, czyli ktoś z poprzedniego życia może się też pojawić, ok? Tu jest też takie nawołanie, żeby poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o te sprawy sercowe. Unieść głowę, rozejrzeć się, tak? Dookoła. I w momencie, kiedy przejdziecie ten okres takiego samotności i uleczycie i swoje serce i znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, tak? Tutaj zobaczcie, wiszą takie klucze. Będziecie mieć klucze do tego, żeby otworzyć tę bramę. Być może do swojego serca także. Bardzo ważne pytania musicie sobie zadać w każdym bądź razie, słuchajcie, i odpowiedzieć na nie, tak? Odpowiedzieć na te pytania. Zobaczmy, co jeszcze karty radzą wam, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Odwaga odwrócona do góry nogami i tutaj mamy kartę, która mówi o naszych cieniach. Tymi cieniami mogą być bardzo różne rzeczy. To może być uzależnienie od drugiej osoby, tak? To może być uzależnienie od czegokolwiek tak naprawdę. Coś, co przeszkadza w budowaniu zdrowych związków. I odwagę macie do góry nogami, czyli odwaga jest tutaj zablokowana. Odwaga do tego, żeby przyjrzeć się temu, temu cieniowi, moi kochani, tak? I zaadresować go. To jest właśnie ta wewnętrzna praca, która musi być wykonana, aby oderwać się od związku, który jest po prostu toksyczny, który nam nie służy, albo, moi kochani, to jest nawołanie do pracy nad swoją własną wartością, czyli dlaczego pozwalamy komuś traktować się źle, tak? Zazwyczaj dlatego, że sami mamy problem ze swoją własną wartością, czyli miejmy odwagę, nawołanie jest takie, kochani, miejmy odwagę, żeby zawalczyć o siebie, tak? O swoją godność. Silnie odczuwam, że tutaj chodzi o godność w jakimś sensie, o poczucie wartości. Także te cienie mogą oczywiście opowiadać o różnych innych rzeczach. W każdym bądź razie wasza odwaga do tego, żeby się im przyjrzeć, tak? No to trzeba mieć odwagę, żeby zajrzeć głęboko do środka, do siebie, pogrzebać tam, porozmawiać ze sobą, odpowiedzieć sobie na pewne pytania i zrobić to właśnie z głębi naszego serca, tak? Mieć odwagę.
Słuchajcie, ta praca sprawi, że będziecie, zostaniecie obsypani różnymi możliwościami, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Możecie nawet mieć do wyboru wiele osób, które będą chciały z Wami podjąć tę romantyczną podróż, moi kochani, podróż do Waszego serca i dużo możecie mieć tutaj amantów, amantek, w zależności do kogo mówię. Poszerzcie swoje horyzonty. Ogólna energia jest bardzo pozytywna, moi kochani. Macie uzdrowienie, także uzdrowienie tych swoich cieni chociażby. Uzdrowienie związku, uzdrowienie Waszego podejścia do relacji, o, jeżeli jest z nią coś nie tak. Kochani, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jaki jest ciąg dalszy tego czytania, możecie to zrobić na Vimeo, wszystko będzie w opisie na dole. Ja jeszcze będę poszczególne energie rozkładać na czynniki pierwsze i zobaczymy, cóż jeszcze karty chcą Wam powiedzieć. A tymczasem życzę Wam cudownego lata i dużo miłości, oczywiście powodzenia i zdrówka. Buziaki, pa!